Dziś środa popielcowa, to pierwszy dzień Wielkiego Postu. Obowiązuje nas post ścisły. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki zachęca wiernych, by czas Wielkiego Postu przyniósł pogłębienie więzi z Bogiem. Pomocne będą w tym sakramenty, a także wielkopostne nabożeństwa, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. W środę popielcową wpisany jest zwyczaj posypywania głów popiołem. W kościele popiół sypie się na głowy tych, którzy chcą rozpocząć czas nawrócenia i pokuty. A takim czasem jest właśnie Wielki Post, mówi ksiądz dr Krystian Kletkiewicz. Środa popielcowa nazywana też jest bramą Wielkiego Postu. Otwiera czas nawrócenia i pokuty. W środę popielcową ksiądz może sięgnąć po dwie formuły. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, lub z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. W poprzednich latach ta formuła była wypowiadana nad każdym z nas osobno. W tym roku, zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej, ksiądz wypowie te słowa tylko raz do wszystkich, zanim jeszcze podejdziemy, by posypać głowy popiołem. Ta formuła wskazuje na zaufanie Panu Bogu. Głębokie zaufanie Panu Bogu. Z jednej strony przypomina ludzką słabą kondycję, a z drugiej strony zaprasza do nawrócenia, do pokuty, do poprawiania się. Taki jest sens Wielkiego Postu. Nieustanna praca nad sobą. W środę popielcową obowiązuje post ścisły. Oznacza to, że można spożyć 3 posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden dosyta. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wiernych powyżej 14 roku życia, a post ścisły wiernych od 18 do 60 roku życia. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, zachęca, by Wielki Post był dla każdego z nas czasem pogłębienia relacji z Bogiem. Pomogą nam w tym sakramenty. Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących rygorów sanitarnych, nikt nie może zostać pozbawiony dostępu do Eucharystii i innych sakramentów, czyli największego skarbu Kościoła, przez które Chrystus daje samego siebie wspólnocie wierzących i zapewnia nam udział w owocach swojej zbawczej męki. Kościół zachęca nas też, byśmy brali udział w dwóch wyjątkowych nabożeństwach, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. W czas Wielkiego Postu wpisana jest modlitwa i jałmużna. Wpatrujemy się w to, co proponuje nam papież Franciszek, który zachęca nas w swoim orędziu do tego, abyśmy czynili właśnie te czyny, do których zachęca nas Ewangelia, pokutne, abyśmy potrafili podzielić się z ubogimi tym, co mamy. Wielki Post potrwa 6 tygodni, około 40 dni.